Książę Mieszko I przewodzi młodemu narodowi polskiemu. Mimo płaconego trybutu i porozumień zawartych z cesarzem, margrabia Marchi Łużyckiej Chodon decyduje się na najechanie państwa polskiego. 24 czerwca 972 roku. Do Chodona dołącza się możnowładca Zygfryd, wyruszają razem na Mieszka. Jego piechota utrzymuje pozycję przy przeprawie na Odrze. Zostaje jednak szybko rozbita i wycofuje się do grodu w Cedyni. Zachęcony szybkim zwycięstwem oddziały wroga udają się w pogoń za wycofującą się piechotą. Gdy docierają pod bramy grodu, na niemiecką armię już czekają łucznicy, w jednej chwili posyłający w niebo falę strzał. W tej samej chwili zza ich pleców atakuje ukryta polska jazda, na czele z bratem Mieszka, Czciborem. Dołącza się do nich wycofująca się dotychczas piechota. Niemcy zostają rozgromieni, nie przeżywa nikt, oprócz dwóch możnych, Zygfryda i Chodona, którzy uciekają. Werdyktem cesarza Polska zyskała Pomorze Zachodnie i zabezpieczyła zachodnią granicę, co pozwoliło Mieszkowi skupić się na południu kraju. Musiał jednak oddać swojego syna jako zakładnika.